Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną FX Protect i Glass Cleaner, płyn do szybu. Jesteśmy już po pierwszej części filmu, gdzie starałem się pokazać takie szybkie akcje. Bierzesz sobie płyn do szybu, myjesz auto, chcesz sobie odświeżyć te szyby i wszystko fajnie. Fajnie odparowuje, zapach całkiem przyjemny, ale coś mi w tym produkcie nie leżało. Taki szampon, kurczę, trochę korzenny, coś innego, nie męczy. Fantastyczny też nie jest zły. Tak bym powiedział, że bez emocji, jeżeli chodzi o zapach. I tak sobie nim myłem i kurczę, w pewnym momencie na szybie czołowej zauważyłeś, takie dziwne mazy się pojawiły. Mówię, kurczę, co jest grane.
I on sprawia takiego wrażenia, takiego tłustego. On nie jest. I tak naprawdę tego produktu niewielka ilość i naprawdę można długo nim pracować. Bardzo fajny pościg. Tak jakby był na jakimś oleju. Więc stwierdziłem, biorę go do wnętrza i zrobię konkretnie test na odparowywanie i na zdjęcie wazeliny technicznej. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku.
Zaczniemy od czego? Od odparowywania. Całkiem fajnie odparowywuje, odparowuje, niech będzie, że odparowuje. Śliskość mi się podoba tego produktu, naprawdę mega. W sumie jak z nim przesadzisz, dasz za dużo produktu, będzie się tak właśnie pienił. Kolejna rzecz, to już kiedyś poruszałem ten problem, to, że do takiej okrągłej butelki ten cienki atomizer, no nie jak, tu się ślizga, no walka, odwieczna walka, w ogóle mi to nie leży i dla mnie już odpada ta butelka, jeżeli chodzi o płyn do szyb. No dobrze, domywanie. Słuchaj, takiego bieżącego brudu nie ma problemu. Nie ma problemu, ładnie go zbiera. Problem zaczyna się z tłustymi nalotami, tak jak wazelina techniczna. Domy ładnie za drugim razem, fakt, że tej wazeliny było sporo, ale trzeba było trochę, jak dla mnie, powalczyć, żeby ją zdjął. Także tutaj, jeżeli chodzi o tłuste naloty, średnio. W żony aucie niedawno myłem szyby, więc ten glikol od papierosa się za dużo się go nie nazbierało, więc nie miałem okazji, żeby go dokładnie sprawdzić, ale na pewno jeszcze go sprawdzę. Tak czy tak, ten płyn on cały czas go używam. To nie jest tak, że ja sobie go wziąłem i tam cały czas troszeczkę go ubyło. Może niewiele, zostało go 2/3. Ale on jest mega wydajny. Naprawdę mega wydajny z tego względu, że 2-3 psiknięcia ja na początku filmu, w ogóle w tym filmie, to ja można powiedzieć, że troszeczkę przesadzałem. Bo on naprawdę daje fenomenalny poślizg. Kolejna rzecz, odparowywanie. On coś po sobie, kurczę, zostawia. Niestety. Jak go nie potraktujesz drugą częścią fibry, czyli tak zwaną suchą stroną, to on zostawi taki jakby mas, taką mgłę, takie zamglenie, tak jakby coś po sobie zostawiał i nie odparowywał do końca. Co jeszcze? W filmie pokazałem właśnie te mazy, później wziąłem swój ulubiony produkt, czyli od Detailers Magic, ich płyn do szyb i inna para kaloszy. Inna bajka w ogóle. Lubię ten płyn i w dalszym ciągu jest numerem 1. Ale wracając do FX Protect. Czy kupiłbym go następny raz? Nie. Z tego względu, że on potrzebuje trochę miłości. Moim zdaniem on nie odparowuje, znaczy odparowuje pośrednio, tak jak lubię. Fajny poślizg, ale mam wrażenie, że niestety nie doczyszcza tej szyby. On, jak gdzieś zapomnisz go dotrzeć suchą stroną, zostawi po sobie taki, kurczę, nalocik, jakby taką mgłę. I z tego względu średnio leży mi ten produkt. No dobrze, moją opinię już znasz na temat tego produktu. Tak czy tak, będę go jeszcze tutaj męczył. Jeżeli coś nowego się pojawi, o czym nie powiedziałem w filmie, na pewno podam to w opisie pod filmem. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!